Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu z Państwem Dębskimi, Beatą i Eugeniuszem Dębskimi, autorami świetnej serii kryminalnej o Tomaszu Winklerze. Mam tutaj ostatnią książkę pod tytułem Śmierć druga. Przede wszystkim gratuluję Państwu, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, byliśmy przed premierą tej książki, teraz jesteśmy tydzień po premierze i ona zbiera świetne recenzje. Także najszczersze gratulacje. Ja, jak Państwo widzą, jestem wielką fanką tej serii, dlatego też z przyjemnością się z Państwem dzisiaj spotkałam. I chciałabym zacząć od tego, skąd u Pani Beaty wziął się pomysł na pytanie, napisanie, przepraszam, ponieważ Pan Eugeniusz już wcześniej stworzył wiele książek fantastycznych, kryminalnych, natomiast dla Pani Beaty jest to debiut tak naprawdę. No zdecydowanie tak, ta seria o Winklerze to pierwsza rzecz. To nie tak, jak niektórzy myślą, że pozazdrościłam. Pewna sytuacja, myśmy już wiele razy o tym mówili, że po prostu kiedy zaproponowałam mężowi, żeby pisał kryminały, a odszedł od fantastyki, uznał, że tak, ale razem. Jeśli miałam taki pomysł, to będę pomagać. Zresztą wcześniej już czytałam trochę, redagowałam, recenzowałam te książki i miałam jakieś pomysły. No i tak to poszło, a teraz to już się nie dam oderwać. A jak powstaje książka pisana w duecie? W duecie? Na cztery ręce? Pewnym mozołem, ale znaczy inaczej. Jeden autor, singiel, musi sam wszystko zrobić, wymyśleć fabułę. Ja mówię o sobie. Ja zaczynam od anegdoty, nie od postaci, nie od krajobrazu, tylko od tej głównej osi fabularnej, która potem zasysa inne rzeczy, postacie, dialogi, scenografii i tak dalej. I no potem się pisze i tu jest ten taki moment pochyły, że brakuje krytyka, który by powiedział, że wiesz co, no to trochę zboczyłeś, to jest zła odnoga, to są meandry, to spowalnia tempo, czy coś takiego. Jak się pisze w duecie, to czasem owszem jest tak, że te wtręty z boku irytują Beatę lub mnie, ale zawsze zastanawiamy się, no bo po prostu oboje wiemy tyle samo na starcie, bo już mamy sprawę obgadaną głęboko. Nie zaskakujemy siebie znienacka wprowadzonymi postaciami, ale właśnie może być tak, że w pewnej chwili któryś mówi, wiesz co, ale ta sąsiadka, to ona tu za długo, ona po prostu nic nie wnosi, ani nie jest śmieszna, ani nie jest taka życiowa, realna. No po prostu to jest właśnie to zboczenie z dobrego kierunku i wtedy trzeba się zastanowić. I wtedy właśnie może się wydawać, że to przeszkadza, ale na persaldo nie, bo po prostu właśnie pisząc samemu, dopiero pod koniec się widzi, że coś się pogubiło. A tu już w trakcie jesteśmy, nawzajem się korygujemy. To jest akcja na bieżąco. Tak, tak, tak. Poza tym pisząc we dwoje, pisze się dwa razy szybciej. A w związku z tym, że nie zajmujemy się tylko pisaniem, bo pracujemy zawodowo, mamy inne obowiązki, to trudno byłoby nam napisać, trudno byłoby pisarzowi w pojedynkę napisać załóżmy dwie książki w roku, a tutaj jednak jest to rozłożone na cztery ręce. I jeżeli pisać, to nie indywidualnie. Jasne. Jeżeli pisać, to zawsze według. Ale mówił Pan, że wychodzi od jakiejś anegdoty, od jakiejś sceny i że generalnie większość rzeczy już jest przegadana, zanim siadają Państwo do pisania. Ale czy rozpisują sobie Państwo dokładnie gdzieś tam w jakimś oddzielnym dokumencie czy na karteczkach poszczególne sceny, czy też idzie to bardziej na żywioł? No, najczęściej na karteczkach, bo to się zdarza, nie wiem, jak szczerze mówiąc nie pytałem Beaty właśnie, to jest pewien
błąd, ale u mnie jakiś fragment mózgu cały czas obrabia daną fabułę i zdarzało się, teraz trochę rzadziej, ale zdarzało się, że oglądamy jakiś serial i ja nagle zrywam się, biegnę do szuflady po kawałek kartki i jakiś długopis i zapisuję coś. Wtedy Beata zaniepokojona, co jest? No nic zapisałem, ale co zapisałeś? No nie powiem ci, bo trzeba całą sytuację znać, żeby wiedzieć, co ten fragment zdania znaczy. Bo ja zapisałem, musi wyskoczyć przez okno. No to nic nikomu nie powie. Dopiero, a mi mówi o tyle, że ja nie zapomnę. A zdarzało mi się zapomnieć sytuację czy jakieś fajne momenty. Ale zdarzało ci się też zapomnieć, co oznaczało musi wyskoczyć przez okno. No, zdarzyło się kilka razy, ale jednak w sumie lepiej jest zapisać to okno, bo potem serial się skończy, ja szybko biegnę do klawiatury i dopisuję. Nie Winkler wyskoczył przez okno, tylko sprawca, który coś tam. I no właśnie tak bywało. Teraz Beata już wie, że jak zapisuje, to prędzej czy później do niej dojdzie ta informacja, więc nie ma co się niepokoić. To nie jest jakaś skarga do jej mamy na zachowanie żony, czy do mojej mamy na zachowanie synowej. To po prostu jest, mówię, cały czas wydaje mi się, że kawałek mózgu jest zajęty tą pracą i bardzo jestem mu wdzięczny, bo to daje dobre to nie wyniki. Odmawia. No tak, mógłbym zastrajkować, czy... Tak jak moja pamięć, która mnie często irytuje, jeśli w ogóle pamiętam, że mam pamięć. A tu ten jakaś 1/8 umysłu jest na 1/8 etatu, ale to jest dobre. Wymyśla fabułę i kolejne sceny. Tak, a to się staje nieznośne. I ja właśnie jako ktoś nowy, który pisze od paru lat w duecie, widzę, że ja nie potrafię wyjść sam na spacer, gdzie w Parku Południowym mamy grupę tak zwanych psiarzy i pewne sytuacje ja już zapisuję w głowie, że to do książki będzie. No, zero prywatności, wszystko ludziom teraz wyrywam. Każdy się może znaleźć w książce. No, wszyscy nasi znajomi wiedzą, bo powtarzaliśmy to wielokrotnie, że no, mają do czynienia z bardziej lub mniej pracowitymi autorami, cokolwiek powiedzą, może się znaleźć gdzieś tam. Ale czasem to blokuje, a czasem... Znalazł się w książce? Słucham? A były takie sytuacje, że ktoś z Państwa znajomych znalazł się w książce? Oj tak, bardzo wielu. I bardzo się później cieszą, że tam są. Staramy się oczywiście tych złych zachowań nie eksponować. No ale od złych zachowań mamy szwarc charaktery. To nie są nasi znajomi. Nasi znajomi to są fajni ludzie i albo oni jakieś przynoszą anegdoty, albo... No bardzo często jest tak, słuchajcie, no jechałem dzisiaj w tramwaju, widziałem takiego typa i ktoś tam opisuje postać, która odbiega od krajobrazu. Zdarza się, że część z niej po prostu zasysamy. Mamy tutaj od pani Sylwii takie zdanie. I zgadnij człowieku, kto pisał którą część książki, który dialog. Jest to do rozróżnienia, czy nie? No właśnie ostatnio ktoś powiedział, że jak napieprzanka to Giniu, a jak obyczajówka to Beata. Ale to nie jest tak do końca. Ale faktycznie w napieprzankach jestem słabszy. Aha. To ja też mam zawsze problem, jak tłumaczę książkę, jak się biją, bo nigdy nie mogę tego... Gdzie te ręce, gdzie te nogi? Zupełnie. No są opisy, tak, no Lars Kepler, czyli duet chyba szwedzki, który pisze bardzo dobre kryminały i tam właśnie popisują się oni wiedzą o działaniach jednostek specjalnych i tam nie ma tak jak u Chandlera, podstawiłem mu nogę, wsadziłem pięść w dołek, facet wylądował i już się nie rusza. To jest zawiązanie akcji. Oni jak opisują bójkę, to jest 6 stron i tam wszystko, każda noga krzesła, która się przesunie, jest ważna i obcas, na którym się obraca o 36 stopni, żeby wykorzystując
inercję wsadzić, łokieć w bok szyi i tak dalej, i tak dalej. Mi się to podoba. Ja chętnie bym w takiej bójce uczestniczył, oczywiście jako ten bijący, a nie ten, co leży na podłodze, ale nie zdarza mi się. Ale pamiętam, jak poszliśmy z Beatą na strzelnicę i trafiliśmy tam na pana, który nas obsługiwał, bo zawsze jest ktoś, kto wydaje amunicję, pokazuje, w którym kierunku strzelać i tak dalej. I zaaranżował taką sytuację, żeby mi pokazać, jak to jest, jak się, nie jak się strzela na strzelnicy spokojnie, światło, muzyczka gra, można sobie spokojnie strzelać, tylko jak się dzieje coś, że no właśnie nas atakują i trzeba się bronić. To jest zupełnie inna sytuacja i no, z dużą frajdą przypominam sobie, jak próbowałem straszliwie. Pod presją krzyczał, geniusz, strzelaj, idą. Ja strzelałem, tylko podejrzewałem, że nikogo bym nie trafił. No, ale huku dużo było. Dobra zabawa. I mam świadomość, że to inaczej jest strzelanie do kartonu, a inaczej jak ten karton może oddać. No fakt. A chciałabym jeszcze porozmawiać o głównym bohaterze państwa kryminałów, o Tomku Winklerze, ponieważ to jest bardzo fajna postać. Czy wzorowali państwo kogoś, czy wzorowali państwo Winklera na kimś pod względem wyglądu i charakteru? A, musieliśmy, bo przecież myśmy go opisywali sobie, ale no, ja inaczej wyobrażam sobie blondyna, jak się okazało Beata również. I w pewnej chwili musieliśmy jakoś to ustalić. I swoim babcia Roma, nie, wszystkie, cała triada, Iwa, babcia Roma i Tomasz mają swoje odpowiedniki, które nam ułatwiają no, komunikację z nimi i ułatwiają ich opisy. No początkowo, bo pierwsza część była pisana dość dawno i początkowo wyobrażaliśmy sobie tak zwanego młodego Chyre. To był Winkler. Blondy, szczupły, trochę męski, trochę sympatyczny, ale to nie było. No nie, no, męska twarz, ale nie jakiegoś zakapiora czy Van Damme'a, czy coś w tym stylu, tylko po prostu człowiek, z którym chętnie byśmy się porozmawiali, napili się wina, piwa, czy jeszcze czegoś gorszego. No tylko niestety Chyra trochę się zestarzał, już on by chyba nie zagrał. Ale babcia Roma ma swoją odpowiedniczkę. Nie żyją tą niestety panią Grodzieńską. Stefania Grodzieńska. A Iwa jest takim zlepkiem, to, na szlakach górskich łatwo spotkać takie wysportowane, szczupłe panie, krótko ostrzyżone, w bojówkach, w butach na Vibramie, z jakimiś manierkami przytroczonymi do paska, z plecakiem anatomicznym. Typu szkoła przetrwania. Tak, to na pewno mogą się tam w tym lesie przespać, nic im nie będzie, wystraszą jeszcze zwierzynę, jakby trzeba było. I taka jest Iwa. A inne postacie, no, w zależności od tego, czy mają duży udział w fabule, ale na przykład Malicki, ja teraz sobie właśnie uświadomiłem, że Malickiego zupełnie sobie... Znaczy, jakoś tam sobie go wyobrażam, ale on też się zmienił mocno na odcinku. Ostatniej części. Tak, dwóch powieści, więc nawet nie chcę go opisywać, żeby nie popsuć ewentualnie jakiejś puenty. Malicki to Malicki. Czasem jest tak, że my wręcz mówimy, że piszemy, jak ten ktoś wygląda, że na przykład to w Śmierci drugiej jest ktoś, kto wygląda jak Flintstone. Tak. I właśnie tak go sobie należy wyobrazić. I tutaj zamykamy czytelnikowi niestety drogę, żeby sam sobie wyobraził, ale czasem jest to powiedziane wprost, że wyglądał jak ktoś tam. Zwykle jest to aktor. A charakter Tomka? Taki, bo to taki gościu jest, który unosi się dumą. W zasadzie nie walczy o swoje, tylko trzaska drzwiami, wychodzi z policji i później no, klepie słodką biedę jako detektyw. No ale okazuje się, że
jest człowiekiem, który ma bardzo duże umiejętności jako policjant, jako detektyw, no i świetnie sobie radzi. Na nim, czy on też był wzorowany na kimś, czy to po prostu tak samo wyszło? No, chcieliśmy stworzyć postać taką, żeby czytelnik ją polubił. To jest dla nas, myślę, kluczowe, żeby zżyć się z bohaterem, szczególnie jeśli chodzi o serię. Bo jak główna postać jest nijaka, jest grzeczny, ale nie wyróżnia się niczym, to nie wiąże nas. Emocje to jest najważniejsze chyba, co wiąże czytelnika z powieścią. Więc chcieliśmy, żeby czytelnicy go polubili, bo my go lubimy. To już jest jak nasz czwarty syn. Musi być sprawny, bo jeśli ma być detektywem, który coś robi dobrze, no to oczywiście znamy z literatury detektywów, na przykład Nero Wolf, bardzo otyły, który się nie rusza ze szklarni, z orchideami, a biega na posyłki. Właśnie taki Winkler, który tropi samochody, przesyłki pocztowe, śledzi tam kogoś i tak dalej. Pewnie byli pracownicy no, tego wywiadu, powiedzmy, nie wiem, no, widziałem, bez nogi, z protezą i tak dalej, i tak dalej. Winkler nie, on jest sprawny, musi strzelać, jest sprawny w Krav Madze. Za bardzo nie opisywaliśmy, jak on się posługuje tą Krav Magą, bo sami też nie za bardzo wiemy. A poza tym, no jak mówię, są specjaliści, którzy mogą 5 stron poświęcić na jedną nawalankę w kuchni i to im dobrze wychodzi. Więc nie ma co się wbijać w temat, na którym można polec. Zwłaszcza, że już to zauważyliśmy, że są ludzie, którzy no na przykład się znają się na Krav Madze, natychmiast powiedzą, że nie, lewą ręką absolutnie. W tym układzie lewa ręka musi być z boku, bo ona czeka na kontrę czy coś takiego. Więc żeby się nie podłożyć samemu sobie gniota, to po prostu załatwiamy to tak, że Tomasz zwyciężył w tej bójce i już no, pokonał przeciwnika. Nie, bo są specjaliści od powieści stricte sensacyjnych. I na przykład właśnie postać taka jak Jack Reacher, która tam zabija 10, walczy z 12, wychodzi, trzaska drzwiami i wychodzi. Ale mi się wydaje, że takie dla mnie, dlatego faktycznie sceny sensacyjne, sceny walki to jest, to Gieniu to pisze, dla mnie jest to bardzo trudne. To jest taką dobrą scenę sensacyjną, bo to trzeba, że noga tam, ręka tam, pół obrót. Zależy od tego, co, no, co nam jest potrzebne. No, Agatha Christie w ogóle nie używa żadnych bójek. Tam po prostu ktoś umarł, bo był otruty, ewentualnie sztylet, może być strzał, ale Poirot z nikim się nie bił, chyba że no, z myślami albo ze szklaneczką koniaku. Natomiast no, to jest jakby moja teoria, że w takim dochodzeniu, jakie ma Winkler, no co jakiś czas przyda się jednak trochę ruchu. No, on musi się ruszać, musi pobiec za kimś, kogoś ścigać samochodem, kogoś śledzić, a jak trzeba, to no, podjąć walkę, bo trzeba, został przymuszony. Więc strzelamy, rzucamy, uciekamy, maskujemy się i tak dalej. No tylko trzeba to wyważyć, czy to ma być właśnie Jack Reacher, który ma 4 rewolwery ukryte po kieszeniach i każdy jest inny, jest szczegółowo opisany, czy to jest Winkler, który ma broń, ale wcale z niej pochopnie nie korzysta, póki nie musi, nie musi. A czy pisząc 23, pierwszą książkę, już Państwo wiedzieli, że to będzie seria? Nie. To był pierwszy pomysł. Że chcieliśmy, żeby on dalej jeszcze żył, ale jak pierwsza była pierwszą i jest zamknięta, tam nie ma otwartego zakończenia, dlatego że to była zamknięta sprawa i tak naprawdę mogło już dalej nic nie powstać.
A teraz, jak to zrobił się serial i czytelnicy pytają, czy będzie kolejny odcinek? Tak, już mamy tutaj pytanie od Huberta, który właśnie się pytał, zapytał, czy na ile części planują Państwo cykl? No to nie, tak dokładnie myśmy tego nie rozpisali. Wiadomo, że jak się obmyśla postacie, zwłaszcza krajobraz, scenografię, to trochę potem żal ją wyrzucać i pisać kryminał z kimś zupełnie innym. Poza tym zachodzi jeszcze niebezpieczeństwo, że ten pan będzie się nazywał Jan Tadeusz Stanisławski, a będzie w sumie Winklerem, bo to nie jest takie proste tworzyć kompletnie inną i też fajną postać. No, zachodzi obawa, że to będą bracia bliźniacy, tylko tacy, którzy nie wiedzą o sobie, by się wylądowali w przytułku jako niemowlęta i dopiero potem w wieku dorosłym się poznali. Więc jak już ten Winkler był, jak już była ta babcia, jakieś tam dialogi nam wyszły i był pozytywny tak zwany feedback, to było naturalne, że pociągniemy to. Ale, ale rzeczywiście nie było tak, że napiszmy kryminał i będziemy go rozwijać. To miała być taka no, riposta w stronę Beaty, która mówiła, że wyrzuć te zielone ludziki i będzie fajnie, a ja mówiłem, to jak taka jesteś mądra, to siadajmy i piszmy, to zobaczysz, że to nie jest tak łatwo, chociaż bywa przyjemniej. I no, jak się napisało pierwszą i był materiał no właśnie w postaciach, to naturalne było, że nawet nie mając wydawcy umówionego, poszliśmy w cykl. Natomiast wcale nie wiemy, czy będzie 8, 10, wiemy, że będzie 5. Bo piąta już się pewnie pisze. No, tak. Jest skompletowana, jest skonspektowana, planowana, sortowane czyny, uczynki i dialogi. Kartoteki postaci głównych. Nie robimy tak, jak Bolesław Prus, on zakładał taką kartotekę, jak kiedyś w przychodniach były każdej postaci. No teraz są inne narzędzia, ale tak, piąta jest obmyślona. Na piątą mamy podpisaną umowę i... Nie ma co się śmiać z Prusa, bo przypominam sobie, no nie wiem, ze dwie dekady temu pisałem taką dwutomową powieść, która miała być w części pozycją z gatunku SF, a po części fantasy. I te postacie miały się jakby przemieszczać z części SF do części fantasy i odwrotnie. I po jakimś czasie zauważyłem, że tracę kontrolę, bo tych postaci było chyba około 20. I wtedy zrobiłem to, co Prus, tylko trochę inaczej, bo ja wziąłem rocznik, na strychu znalazłem rocznik czasopisma Kraj Rad bodajże, coś ze Związkiem Radzieckim. I tam po prostu wyszukałem zdjęcia różnych postaci, znaczy jakichś osób, kobiet, mężczyzn, młodych, starych, wykroiłem, dokleiłem do kartki A4 i pisałem. To jest tam ten i ten, to jest ta. Potem się czasem okazywało, że jakiegoś znanego tenisistę francuskiego wyciąłem, o czym nie wiedziałem, bo on już od dawna nie grał. Tak, bo te roczniki one były sprzed 13 czy 15 lat, ale miałem taki zestaw i on mi się bardzo przydał, bo po prostu nie byłem w stanie zapanować. Więc jeśli Prus nie miał jednego bohatera, ale ja się nie śmiałam. Nasz redaktor, Paweł Sajewicz, wspaniały, wymusza na nas konspekt właśnie, żebyśmy i tak później pisząc, ten konspekt gdzieś odlatuje i my... A takie ma pytanie właśnie. Pani Eliza pyta, czy w trakcie pisania, tworzenia powieści dyscyplinujecie się Państwo, że trzymało się to wszystko wymogów gatunku, czy też pozwalacie, żeby historia snuła się sama, a gatunek sam wychodzi? To nie tyle, że pozwalamy tej historii, bo my musimy jako twórcy tej historii nad nią panować, natomiast czasami faktycznie ona się już snuje sama. To jest, ja myślę, że to jest właśnie dobrze, bo to bardzo dobrze. Bardzo, emocje autora
gdzieś go poniosą poza konspekt i no naprawdę to gdyby tak chirurgicznie to podchodzić do tego, to byłoby tak trochę bez polotu i myślę, że właśnie. Myślę też, że wcale nie zaszkodzi kryminałowi, jeśli w pewnej części albo w pewnym momencie zboczy on na przykład w stronę thrillera, a potem wróci. Albo nawet nie. No w sumie to są bardzo sorty czy odmiany podobne i w tej są emocje i w tej, no w tej jest dochodzenie, w tej nie musi, ale niczemu to nie szkodzi, jeśli, no tylko żeby to poszło w dobrym kierunku, no może pójść gdzieś w szuwary i zupełnie rozsypać fabułę, no ale od tego jest nas para, żeby jedno idzie w szuwary, drugi go łapie i zawraca. Ten trzeci właśnie redaktor, wprowadza skomentatory właściwie. Jak zaczyna maila od słów w drodze, to mnie ciarki przechodzą po plecach, bo że zaraz będzie jakaś taka zruga nas mocno. Ale nie, Paweł jest po pierwsze osobą kulturalną, po drugie kompetentną i wydaje nam się, że dobrze nam życzy i chce, żebyśmy zrobili coś, co robimy, żebyśmy zrobili jak najlepiej. Tej książce i naprawdę daje temu wyraz. Mam jeszcze tutaj komentarze dotyczące babci Romy. Pani Ewa Szczęsna napisała, że Tomka lubię, ale dla mnie gwiazdą tej serii jest babcia Roma. I jeszcze jedna pani Sylwia, napisała coś takiego. Stworzyliście świetną relację Tomka z babcią Romą. Fajnie, że tego wątku poniekąd obyczajowego też trochę jest w tych książkach. Idealnie skomponowany z wątkiem kryminalnym. No i właśnie, babcia Roma. Lubicie ją czy nie lubicie? Kochamy naszą babunię. Nie, no to jest właśnie... Co by nie chciał takiej babci, że ona ma pół kredensu nalewek. No to jak nie kochać takiej babuni? Dużo pali. Tak, ostatnio. Nie, dużo nie pali. To tak się wydaje, że dużo, ale po pierwsze oni pilnują, żeby w mieszkaniu nie śmierdziało dymem, więc palą przy oknie. Dużo wietrzą, więc jest świeże powietrze. Poza tym pali niezłe papierosy, więc to tak trochę... Nie wiem, dlaczego ludzie uważają, że zapach dymu fajkowego czy cygar jest taki elegancki, taki nobilitujący, a papierochy to fe. Jest prawie, że ten sam dym. Fizyk dookreślający tę kobietę, tak. Która... No, nie propagujemy palenia, sami nie palimy, właściwie nikt w naszej rodzinie nie pali. I no to jest... Ale paliło się, paliło. To jest rekwizyt sceniczny. Tak, jasne. Ale no tak jak widzimy, chwalą czytelnicę babcię Romę, która się w ostatniej książce nawet tak pojawia dosyć często. Tak, ale to jest właśnie... Wiesz, ile było, wiesz, pod oknami stali ludzie z transparentami. Więcej babci. Naprawdę, tak. I życzenia zostały spełnione. To jest wyraz szacunku naszego dla czytelników. Klient płaci 27 czy 36 zł. No coś mu się należy. Płaci i wymaga, nie? Okej, i jeszcze coś tutaj mamy. Pan Janek zapytał, czy... A nie, pan Janek napisał coś takiego. Idziecie z śladami Mankela do emerytury z Tomkiem Winklerem. Znaczy ja jestem emerytem, więc to nie tak, że ja dorabiam sobie do emerytury, bo ja po prostu poszerzam. O swoją połowę honorarium. Wiesz, no ja, jeśli jest coś dobrego, to ktoś pisze dobre cykle, to ja jestem jak najbardziej za. Napisałem cykl z 10 powieści fantastyczno-kryminalnych, takie pastisze chandlerowskie, post-chandlerowskie i nikt mi nigdy nie powiedział, że słuchaj, siódmy, daj już spokój, to się nie da. Nie wszyscy czytali, nie wszyscy muszą czytać, ale jeśli ktoś lubi, przecież Karol Maj pisał ileś tam powieści o Winnetou, Apanaczy i Srebrnych Jeziorach. Szklarscy pisali o Tomku
długo i szczęśliwie i tak dalej, i tak dalej. Ladlam, Coben, no, Richard, który się chyba dorobił. No oni też mieli kiedyś cztery powieści, potem się rozwijali. Więc dopóki będzie zapotrzebowani i będą czytelnicy, którzy będą pisali więcej Tomka, czy więcej Kropki, czy coś, to będziemy pisali. No. W chwili, kiedy uznamy, że już nic nam nie wychodzi, na pewno nie będziemy pisali czegoś, co nam się samym nie podoba. Piszemy to, co byśmy chętnie przeczytali sami. Dlatego, może dlatego to jest jakoś tam niezłe. Poza tym istnieje też taka możliwość, że nam się to znudzi, że my już nie będziemy chcieli powielać pewnych schematów i pożegnamy się z Winklerem, bo ja uważam, że też za długie ciągnięcie serii też jej nie służy, tak jak z serialami, które mają po 13 sezonów już. Ktoś 12 sezonów obejrzał i chciał 13. No właśnie. Poza tym nasi czytelnicy strasznie szybko czytają. I no mówią, kiedy następna, kiedy następna. Tego się nie da czytać. Napisał, to wezmą i przeczytają wszystko. Człowiek się męczy, pisze pół roku, rok, a tutaj dwa dni, już skończyłam. Kiedy następna? Pewnym wyrazem tego, że nie chcemy się tak bardzo zasklepiać. Znaczy nam bardzo pasuje ten cykl, ale jesteśmy ostrożni i chcemy jakby zaspokajać gusta również tych, co tak lubią cykl, ale nie przepadają tak jak bardzo mocno. Jest powieść, nad którą teraz siedzimy, która dzieje się w czasach, w okolicach, w mieście winklerowskim. Myśmy to nazwali uniwersum Winklera, znaczy wszystkie okolice tego cyklu. Występują nawet postacie, które można spotkać na stronach powieści z Winklerem, ale nie ma tam Tomasza Winklera. Będzie takim przerywnikiem między kolejną częścią ale i niespodzianką, tak wiele nie powiemy. Przy okazji też takim lekkim testem, bo być może jeśli runie nawała krytyki, to zapomnimy szybko o tym wyskoku i nie będziemy tego ciągnęli, ale może się spodoba jako taki no, jakiś tam oddech lekki. No, ktoś lubi jeździć do Egiptu, a raz sobie wyskoczy na Filipiny. W przyszłym roku będzie? Na wiosnę. Na wiosnę, super. Pani Sylwia pyta, czy chcielibyście zobaczyć Tomka Winklera na ekranie? Jako serial na przykład. No pewnie, że tak. To, go sobie ciągle, właściwie bardzo dużo osób mówi, że to jest właśnie takie serialowe, że to już jest jak scenariusz serialu. Nie umiem tego do końca ocenić, ale no. Ale też trochę strach, bo na przykład wiesz, Jan Kobuszewski z całym szacunkiem na Winklera by nie zagrał chyba i tak dalej. To zaczęłyby się lęki i obawy, kto będzie grał, jak będzie grał. Potem pewnie, myślę, że to jest rozterka każdego autora, zwłaszcza tego, który nie robił scenariusza. Boże, co oni zrobili? No co oni, to nie tak miało być, no nie tak, on miał i tak dalej, i tak dalej. Potem są paznokcie ogryzane, nie wiem, wypijane butelki koniaku czy whisky, żeby tylko jakieś żale to. Chciałbym to przeżyć, chciałbym się denerwować za swojego bohatera na ekranie. Jeśli się uda, to będziemy, ja przynajmniej będę się bardzo cieszył. Dobre seriale uwielbiam. No, gorsze oglądam z obrzydzeniem, ale trudno. Wiemy też, że w tej branży w ogóle o serialu czy o ekranizacji można mówić dopiero jak aktor wejdzie na scenę, dlatego że są takie nawet podpisane już umowy na ekranizację, które leżą po 10-12 lat i to jest branża droga przede wszystkim i to jest kwestia. I bardzo podrożała przez ostatnie 2 lata, więc teraz myślę, że bardzo ostrożnie producenci i zespoły filmowe podchodzą
tematów. Myślę, że wolą brać nazwiska takie, które można na plakacie umieścić na podstawie prozy i tu pada dźwięczne nazwisko. Czy prozy Dębskich, czy to jest dźwięczne, nie wiem. No, Eugeniusza to już w ogóle, to wiem, że nie. Więc no, może poczekajmy, aż sobie wyrobimy jakąś markę niepodważalną i wtedy uderzymy w srebrny ekran. No, powiem szczerze, że też bym się bała, bo kiedy zobaczyłam Kormorana Strajka na ekranie, to pomyślałam, Boże, przecież on tak nie wygląda. Otóż to, dokładnie. Więc no, wszystkie adaptacje, no, czytając książkę, każdy z nas, nawet jeśli ma bardzo szczegółowy opis postaci, to tak jak mówiłem, inny jest blondyn w moim umyśle, inny jest blondyn w umyśle Beaty, mimo że rozmawialiśmy o nim naprawdę dziesiątki, setki razy. I teraz wchodzi blondyn i ona mówi, no nie, no przecież to jest jakaś, co ty, no nie, kto go wziął, gdzie tu jest ten, od postaci, nie, ja nie chcę, na co ja, że ja chcę i tak dalej, i tak dalej. No czytelnik ma swoje wyobrażenie i adaptacja jest, ma tę wadę, że na 5 milionów ludzi może być 5 milionów postaci. Trudno. Prawda. Marcel Woźniak, autor, pewnie kojarzycie, ja kojarzę. Kojarzymy i pozdrawiamy. Napisał, że jesteście super. Marcel też jest super. Elżbieta. To co my na to poradzimy? To tacy jesteśmy. No nie zmieni się natury. Nie da się, no nie da. Pani Elżbieta napisała, że przeczytała, zdaje się, Śmierć drugą. Tak myślę, że to o tej książce w jedną noc. To gratulujemy. Trochę pani poczeka na kolejną książkę. My też gratulujemy, czyli zastał świt. Dokładnie. Ja przeczytałam w dwie. To powiem tak. Bo już się później nie mogłam oderwać w którymś momencie. Pani Sylwia pisze coś takiego. Ale Malickiego wam nie wybaczę. Zaczęłam go lubić. My go też lubimy. My go też lubimy. Jakby był nielubiany. On się przewija, no... Może w pierwszym tomie bez nazwiska, ale występuje wszędzie, mamy go w pamięci. Nie usuwaliśmy go pochopnie. A poza tym nie chcieliśmy zamykać też głównych bohaterów w tym domowym środowisku babci i wyj. Chcieliśmy dać Tomkowi też kumpla i właśnie Tomek kogoś... wyjechał też w tym ostatnim. Tak. I osobę spoza jego kręgu tego domowego, bo to już też by było no, trochę nienaturalne, gdyby tylko była babcia Iwa i Tomek. A potem męska przyjaźń w książce to jest... Tak, jest super. Nie tylko męska, ale w ogóle przyjaźń. To są dodatkowe emocje. No to jest taki szablon detektywistyczny. Detektyw przychodzi do biura, tam jest sekretarka i te dwie postacie jakby ciągną odcinek czy ciągną film. Myśmy nie chcieli, żeby było właśnie Roma, Tomek i trochę Iwa, czy więcej Iwa. Dlatego no, dokładaliśmy w miarę potrzeb tego czy tę. I no, rozgrywaliśmy jakoś te karty tak, żeby było interesująco. A porozmawiajmy jeszcze o czytelnikach. Czy czytelnicy zgłaszają jakieś uwagi? Czy wyłapują błędy na przykład i kontaktują się później z Państwem? W ogóle można by zrobić podział na czytelników, ja się spontanicznych, detalistów, szczegularzy. Tak, no to jest konsekwencja tego, że ileś osób tam czyta te książki. Czy Państwo wiecie, że Tomasz raz mieszka na 6 piętrze, a raz na 7? No i okazało się, że rzeczywiście taki kiks nam się zdarzył. Ale nie, są takie... No nas to najbardziej cieszy właśnie. Nawet jak ktoś tam napisał poprzez Facebooka na nasz fanpage, że nie będę czytać dalej, bo ktoś pomylił komisariat z posterunkiem i tak dalej. To musiał być po prostu zawodowiec, musiał być policjant i pewnie obraziło go, że nazwaliśmy komisariat posterunkiem.
nasza wina, no trudno. Ale, no. ale naprawdę słuchamy czytelników i to właśnie, że w czwartej części babcia Roma uaktywniła się i jest jej więcej, to jest zdecydowanie na prośbę czytelników. Poza tym ostatnio moja przyjaciółka powiedziała, że przeczytała i mówi, za dużo właśnie tam palą, za dużo tego dymu, tego wydmuchiwania, wciągania. Dobrze, trzeba się będzie nad tym dymem zastanowić, żeby dymu nie zrobić. Naleweczka nikomu nie przeszkadza. Nikt nie powierzy. Wręcz przeciwnie. A babcia Roma lubi naleweczkę. Ale słuchajcie, mamy z tego korzyści, bo ostatnio nasza, no możemy już powiedzieć, że fanka i też blogerka literacka Gosia Gostomska, Diabelskie Stronnice, była u nas z wizytą i przywiozła nalewkę truskawkową. Także profity. Nie kefir i nie makowiec, tylko coś dla babci Romy. A to zresztą nie jest pierwsza butelka. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia też z domowymi trunkami, które pomagają rozwijać fabułę, powiedzmy, odrębnie. Szybciej się pisze. Szybciej się pisze. Głupiej, ale szybciej. W obecnych czasach autor obecny jest w takiej kulturze popularnej, a raczej może większość autorów jest obecnych w kulturze popularnej. Czy Państwo sami ogarniają swoje media społecznościowe? Czy lubią Państwo spotkania z czytelnikami? Nie wiem, wyjazdy na festiwale czy na targi? Czy to sprawia Państwu przyjemność, czy jest jakimś obciążeniem? To są różne rzeczy, bo co innego media, czy lubimy media społecznościowe i czy ogarniamy. Ale to jest właśnie bardzo dobre pytanie. Co innego festiwal. Bo tu jest okazja teraz, bo właściwie teraz sobie pomyślałam, że nie zrobiliśmy tego, żeby podziękować Edycie Mupałce, która prowadzi nam nasz fanpage i naprawdę zajmuje się wieloma rzeczami. Ja butnie na początku myślałam, że to właśnie ja będę robiła i że wstawię sobie tam jakieś śmieszne zdjęcie, dam jakiś wesoły komentarz i to będzie działało. Okazuje się, że... ja się ucieszyłem, że ona się tego podjęła i że ja nie będę musiał szukać śmiesznych zdjęć. To tak trzeba zwiększać zasięgi, że naprawdę Edyta to ogarnia wspaniale i jest czujna, robi grafiki, robi filmy. Bardzo, bardzo jej dziękuję. Wszystkich dniach. Dzień ołówka, dzień kabanosa, dzień ona nas tym zamęcza. Dajcie zdjęcie z kawą, bo dzisiaj jest dzień kawy. Wtedy my mamy tu pracę, faktury, przepisy podatkowe, a ona zdjęcie z kawą. To szybko na taras, daj jakiś ładny kubek, trzeba zdjęcie z kawą zrobić. I to jest czasami to jest męczące, że trzeba tam być obecnym. Takie są wymogi i czasami faktycznie nas to męczy. Czasami nazywamy to, że nie lubimy takiego wdzięczenia się, że właśnie, ale później to jest nagroda, jak właśnie dostajemy maile, informacje na fanpage od czytelników i właśnie tę informację zwrotną, żeby już tego słowa feedback ciągle nie użyć. Ja jestem trochę przyzwyczajony, bo chyba od 80 roku jeździłem przez jakiś czas obficie na konwenty, bo to grono miłośników fantastyki, chociaż jest chyba mniejsze niż miłośników kryminału, to jest lepiej zorganizowane i ja przez cały czas właściwie trochę ubolewałem nad tym, że nie ma takiego fandomu kryminalnego. Było jakieś stowarzyszenie miłośników fantastyki, ale jeśli dobrze pamiętam, po kilku latach mojego słabego uczestniczenia w tym główny animator zszedł był i to chyba się rozwiązało. Teraz następuje jakaś reaktywacja i miłośnicy kryminału przestają się wstydzić tego, że są miłośnikami kryminału, wręcz są dumni, ale fantaści to robili od dawna i jeździłem na te konwenty, czasem jako gość i występujący, a czasem po prostu jako miłośnik oraz, no to były takie zjazdy, w pewnym momencie to się zrobiły zjazdy prawie że rodzinne. Tam nie wiem, z 200 osób znałem 110, a 40 znałem bardzo dobrze, więc gdzie nie poszedłem w jakąkolwiek stronę, bo to najczęściej były jakieś ośrodki wczasowe, gdzie
były domki, jakieś tam sale na wykłady i tak dalej. W każdym domku był ktoś przyjazny, ktoś, kto nawet czytał moje rzeczy, więc nasłuchałem się tam i pochwał, i przygan, ale no tak, takie jest życie autora. Pisze, coś z tego może wyniknąć dobrego, może psztyczek w nos, jak się jest za bardzo zadufanym. I dlatego wyjazdy na festiwale i spotkania nie dziwiły jak Beatę, która jako znawca podatków nie była za mocno dopieszczana przez swoich klientów. Nie było jakichś spotkań, gdzie się zbiera grupa 40 osób. Pani Beato, jak pani ten VAT oblicza? Proszę nam powiedzieć. My byśmy tak i tak dalej. To prawda. Dzwonią, to pani Beato, czy ja będę płacił w tym miesiącu VAT, czy nie będę? Ale nie, te spotkania, byliśmy na tym festiwalu literackim w Szczelinie u Tomasza Duszyńskiego, była cudowna atmosfera, naprawdę dużo ludzi, dużo autorów i na Grandzie też cudownie było. Nie, i właśnie taki festiwal. Spotkania już poza przestrzeniami grandowymi, gdzie poszliśmy razem gdzieś do jakiejś restauracji z czytelnikami, z autorami, których znaliśmy, nie znaliśmy, poznaliśmy. Naprawdę chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, z tego całego pisania. Myślę, że czytelnikom bardzo miło to słyszeć, że są najfajniejszą częścią pisania. Ale tak, tak naprawdę pisze się dla kogoś, prawda? Więc super. Zachowują się bardzo kulturalnie. Idą do księgarni, kupują. Potem czytają. Potem chwalą. Potem jeszcze nawet czasem powiedzą dobre słowo. No to nie, przecież nie, jak to, nie lubić takich zacnych ludzi. Bardzo wzruszę, jak widzę właśnie w mediach społecznościowych, jak ktoś bierze naszą książkę w góry i robi sobie zdjęcie. Później nasza książka jedzie nad morze. Tu pozdrawiamy Sylwię Gladkowicz, naszą czytelniczkę, fankę, która zabiera Winklera. My to nie mamy czasu chłopaka zabrać na wakacje, a on sobie jeździ wszędzie z Sylwią. Różne miejsca. A mam jeszcze takie pytanie. Na jakich autorach się wychowaliście? Co czytaliście tam w wieku nastoletnim, powiedzmy do 25 roku życia? Co was ukształtowało? Ja nie czytałam, znaczy z kryminałów w biblioteczce tak zwanej domowej to była Chmielewska, był Chandler i faktycznie to czytałam. Natomiast ja uwielbiałam Remarka, taką, no i później w związku z różnymi modami to czytało się 100 lat samotności, ale Remarka uwielbiałam i nawet ostatnio sobie kupiłam w e-booku, bo my czytamy na czytnikach, żeby zobaczyć jak jako dorosły człowiek odbieram tę literaturę. Bo to czasem są takie fascynacje, uwielbiałam Mistrza i Małgorzatę, czytałam chyba 5 razy. Teraz też. A ja czytam po rosyjsku. Nie przebijesz tak nie łatwo. Nie, ja jestem miłośnikiem fabuły i od kiedy pamiętam, znaczy Remarka nie całego, ale też czytałem Bułhakowa, też czytałem, ale przede wszystkim wszelkiego rodzaju sensacja, młodzieżowe serie Klub Siedmiu Przygód, tam Krysia Bezimienna, czy Gdy Jagiełło szedł na Niemce, powieści westernowe Wernica, no oczywiście Szklarski cały, jaki był wtedy i prawie że płakałem, wiedząc, że nie ma więcej do przeczytania i nie wiedziałem, że kiedyś jeszcze powstanę. Fantastyki wychodziło stosunkowo mało, więc nie można było, uwielbiałam ją, ale nie można się było tym nasycić, bo to były czasy, kiedy wychodziło 8 do 13 książek w roku, a nie tak jak teraz 40 w miesiącu. W związku z tym trzeba było tę pustkę wypełniać, ale zawsze to były książki z bardzo wyraźną fabułą. Jeśli to nawet był noblista, to musiał być buszujący w zbożu, bo takie rzeczy mnie najbardziej bawiły. Owszem, opłakiwałem przy chacie wuja Toma,
czy przygodach Tomka Sawyera, już tam nie wspomnę o tajemniczym ogrodzie i nawet nie wiem, czy Chłopcy z Placu Broni byli lekturą, czy nie. No ale ryczałem przy tej lekturze, no bo kto nie ryczał, ten ma kamienne serce. Ale płakał nad Nemeczkiem. Tak, po prostu, no u mnie musiała być anegdota, fabuła i najlepiej jeszcze, żeby dobry wydźwięk, czy jakaś tam morał, nauczka nie wypływała ze słów narratora czy autora, tylko z czynów postaci. Trzeba być człowiekiem szlachetnym i to pokazywała postać, a nie, że ona szła z transparentem, jestem szlachetny. Żeby nie była nadmiernie moralizatorska. Tak, tak, tak. A co teraz lubicie czytać? Słucham? Co teraz? Ja czytam kryminały głównie. Ja poszedłem w kryminały. Po pierwsze, żeby wiedzieć, jak konkurencja pisze. Co w trawie? Po drugie, odpuściłem sobie, muszę się przyznać, prawie zupełnie, czy nigdy nie przepadałem za biografiami, bo nie wiem dlaczego, ale jakoś tak nie interesowało mnie, jak żył Einstein, w jakim domu, co lubił jeść i tak dalej. Wiedziałem o nim, że jest geniuszem, że MC kwadrat i to mi jakby wystarczało, zwłaszcza, że tych postaci wielkich, o których warto coś wiedzieć, jest bardzo dużo. I jak ktoś kocha takie biograficzne rzeczy, to może poświęcić życie na czytanie ciągle, a to o żonie Baracka Obamy, a to o Marilyn Monroe, a to o nie wiem, zespołach, Rolling Stonesach, Stonesach i tak dalej. Więc te kryminały i serdecznie polecam, chociaż to ja na tym nie mam z tego żadnych profitów. Thrillery polityczne, szpiegowskie, Mika Herona. Wyszły w Polsce 4. Patrzę na półkę, ale zapomniałem, że wydałem to znajomym. Wyszły 4 i świetny serial Kulawe konie. To zapraszam. Jak już się znudzi Winkler, to jest dobra lektura po Winklerze. Nie, trzeba czekać na następnego. Ja czytam wszystko, co napisze Marcin Licha. Czytam teraz, uwielbiam Knausgarda. I teraz Ostatnia gwiazda poranna. Czytam kryminały teraz. Knausgarda też przeczytałem, żeby nie było, że tylko noże, rewolwery i coś. Ale czytam też kryminały i ostatnio staram się czytać naszych znajomych autorów kryminałów i to jest dobre i miłe, bo jak już się właśnie znamy i świetny debiut Julii Łapińskiej, no Maciej Siembieda, nasz kolega z wydawnictwa, cudowne kryminały naprawdę. Także czytamy. No, ciekawe, co też on napisał. Bierzemy do ręki i zaczynamy oceniać. Tak, Mięciu Gorzka naprawdę. No to teraz fajnie się to czyta, bo to są książki naszych znajomych. Inna perspektywa. I mamy nadzieję, że oni też nas chętnie czytają. O właśnie. I jeszcze myślę, że na koniec jedno pytanie. Którą z książek najfajniej się Państwu pisało? Która poszła tak najbardziej gładko? Wszystkie się fajnie pisały. Pierwsza powieści w bólach się rodzą. Nie, w bólach. Kiedyś mi mówiono, tylko 50 lat temu, że tylko grafoman nie cierpi, jak pisze. Prawdziwy twórca musi. I jak pamiętamy piosenkę. Piosenkę, nie pamiętam już czyją, biczem długim, rzemiennym, w grube supły wiązanym, sprawiam sobie straszne cięgi co rano. W puencie było, pisze tekst nowej polskiej piosenki. My nie cierpimy, na szczęście. Nie wiem, chyba ostatnio. No, jak takie pierwsze dziecko, ale chyba tak, ostatnia chyba się najlepiej. Bardzo fajna, chociaż ciężka fabularnie, czy moralnie, może nie fabularnie, był szwedzki kryminał, ale
Z kolei wydawało mi się, że to jest świetny tytuł, że on będzie niósł, że on będzie ciągnął to. Ale Śmierć druga, która ma no, bardzo brzmiący dobrze tytuł, no właśnie taka była, że zaspokoiła i nasze chęci zakozaczenia w pewnych momentach i nasze chęci powiedzenia czegoś nieco więcej niż po prostu dialogu postaci, tylko jeszcze jakieś przemycenie swojego światopoglądu. Jakieś przemyślenia nasze, żeby były, i jak mówiłem wcześniej, żeby nie były w postaci dębscy myślą, tylko żeby akcje postaci przyniosły to, co chcemy powiedzieć. No, wyszło świetnie. Ja jeszcze też byłam pod wrażeniem Śmierci drugiej, dialogów i języka takiego bardzo współczesnego, młodzieżowego. Wiesz, z czego to się wynika? Pracuje. Tak, ale to trzeba nad tym pracować, dlatego że nie ukrywamy, jesteśmy boomerami wśród tych pisarzy kryminałów i czasami trudno nam jest, Winkler ma około 40, czasami trudno jest nam uniknąć tego, że on mówi tak jak my, ludzie w kwiecie wieku. Dlatego musimy się pilnować i właśnie schodzić do tego języka. No mamy synów w tym wieku, więc trzeba ich podsłuchiwać po prostu. No słuchamy na ulicy, w tramwaju. Państwa książki? Słucham? Czy synowie czytają Państwa książki? No, nie, by spróbowali, nie. Łatwi nie robią. W końcu dostają za darmo. Synowie, synowe i niedługo wnuki będą. No, synowe chyba więcej niż synowie. Aha. Ale czytają już po wydaniu, czy jeszcze... Po wydaniu. Nie wyrywają nam spod pióra. Jasne. No dobrze. Drodzy Państwo, pytań więcej już tutaj nie ma. Jeszcze tylko zobaczę, co tutaj mamy. Tutaj jedna pani napisała, że dwa wieczory i jedna zarwana noc. No to co mówiłam, w pewnym momencie już nie ma odwrotów w ostatniej książce. A jedna pani Elżbieta, powiedziała, zróbcie coś, żebym polubiła Iwę. O, proszę. No to coś zadanie. Trzeba będzie zrobić. Zadanie na przyszłość. No nie, trzeba może będzie ocieplić jej wizerunek. Tak, być może. No dobrze, zakonotowali. Nie mamy uwag, ani pytań. Więc myślę, że pora, żeby się rozstać, chociaż z wielką przykrością. Życzę Państwu, żeby jak najszybciej wyszły, znaczy Państwo, to chyba bardziej sobie i czytelnikom, żeby jak najszybciej wyszła ta książka, którą Państwo zasygnalizowali, która jest bez Winklera, ale też czekamy wszyscy na kolejnego Winklera. No i no nie wiem, czy na ekranizację, to już jak Państwo sobie życzą. Jeżeli ma być to tak stresujące... No, audiobooki będą, nie? To już połowa jakby. Robią się audiobooki. Pewnie. Tak. I podobno bardzo lubiany, znaczy taki mamy też takie głosy czytelników i słuchaczy, bo bardzo dużo ludzi teraz słucha, że bardzo im się podoba lektor pan Wojciech Żołądkowicz, który czyta. Potwierdzam. Tylko ostatnio przeczytałam wszystkie trzy początkowe części wysłuchałam, także rzeczywiście świetnie się słucha. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i pozdrawiamy. Do wieczoru i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrego.